Zarząd morskich portów wiadomości zapowiada złożenie apelacji w sądzie administracyjnym w Hamburgu. Ten odrzucił bowiem skargę Polski dotyczącą zbyt płytkiego położenia na dnie Bałtyku rur gazociągu Nord Stream. A to w przyszłości, jak mówi Monika Woźniak-Lewandowska, może ograniczyć działalność polskich portów. Zarząd morskich portów ma strategię rozwoju, która zakłada budowę w Świnoujściu głębokowodnych terminali z zanurzeniem statków do 15 metrów. Tak więc aktualne ułożenie gazociągu Nord Stream stanowi istotną blokadę w rozwoju portu w Świnoujściu. Złożenie apelacji przez Polskę będzie możliwe dopiero po przesłaniu przez stronę niemiecką uzasadnienia decyzji sądu w Hamburgu, a ten rozpatrzył naszą skargę po 4 latach. Słuchasz informacji TOK FM. Jeśli zajrzymy do tegorocznego świątecznego koszyka, to najbardziej zdrożały karpie, owoce, warzywa i cukier. Ale znajdziemy w nim także sporo produktów, które potaniały od ubiegłego roku. To na przykład śledzie. O kilka procent mniej zapłacimy też za nabiał czy mąkę oraz, jak mówi Krystyna Świetlik z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa, za mięso. Mięso wieprzowe, mięso wołowe, mięso drobiowe, wędliny też są tańsze, więc szynka, polędwica, baleron będą kosztowały o kilka procent mniej. Tłuszcze zwierzęce, smalec, podgardle, słonina do pasztetu bardzo przydatne. Są tańsze w granicach od 8-10%. Do ciast zużywane margaryny, masła roślinne też kosztują około 5% mniej. Łącznie jednak świąteczny koszyk może być nieco droższy od tego z ubiegłego roku, ale zdaniem ekspertów niewiele, maksymalnie o 5%. I jeszcze w TOK FM Sport. Organizatorzy Tour de France wycofali ten wyścig z kalendarza Międzynarodowej Unii Kolarskiej na 2017 rok, tłumacząc to m.in. sprzeciwem w sprawie planowanych przez Unię reform. Mają one wejść w życie właśnie w 2017, a zakładają m.in. wprowadzenie kontroli ekip zawodowych. Dopuszczają też możliwość skrócenia wielkich turów i likwidują możliwość organizowania znaczących wyścigów w tym samym czasie. Reformę tę w listopadzie odrzuciło Międzynarodowe Stowarzyszenie Organizatorów Wyścigów Kolarskich. Świątecznej pogody życzy sponsor profesor Wang, producent gry edukacyjnej Chemia i Fizyka dla dzieci i młodzieży. Profesor myślnik Wang.pl. Pogoda. Najwięcej przejaśnień dziś w Świętokrzyskiem, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Nie powinno padać także na Dolnym i Górnym Śląsku. W pozostałych regionach deszcz, a na Pomorzu mrzawka. Na ten moment w Rzeszowie 6 stopni, w Warszawie, Kielcach i Białymstoku 8, w Bydgoszczy, Krakowie 9, w Poznaniu 10, a we Wrocławiu, Trójmieście i w Szczecinie 11 stopni. Świątecznej pogody życzy sponsor profesor Y, producent gry edukacyjnej Chemia i Fizyka dla dzieci i młodzieży. Profesor myślnik Y.pl. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Połączenie. 13.05, Jakub Janiszewski przy mikrofonie, a ze mną w studiu Piotr Buras, dyrektor Warszawskiego Biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych. Dzień dobry. Dzień dobry. A będziemy mówić o tym, co działo się wczoraj w Brukseli, szczyt Unii Europejskiej i taki oto komunikat. Rada Unii Europejskiej powinna szybko przeanalizować propozycję Komisji Europejskiej z 15 grudnia dotyczące Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Rada powinna przyjąć stanowisko w tej sprawie podczas holenderskiego przewodnictwa Unii Europejskiej. A ta Straż Graniczna i Przybrzeżna to coś, co miałoby zastąpić, czy w co miałby zostać przekształcony Frontex i miałaby to być Straż Zewnętrznych Granic Unii Europejskiej. Mówiliśmy o tym projekcie już w tym tygodniu w programie. No i teraz pytanie, co właściwie znaczy ten komunikat? Czy to znaczy, że decyzja raczej, propozycja komisji zostanie raczej potraktowana przychylnie, czy też będziemy dalej negocjować? No to raczej oznacza, że decyzji nie ma i pewnie jeszcze przez jakiś czas nie będzie, chociaż jest kilka krajów, które są dosyć determinowane do tego, żeby postęp w tej sprawie był widoczny i szybki, ponieważ no, część krajów, i to są zwłaszcza te kraje, które dzisiaj tworzą, czy spotykają się na tych szczytach mini Schengen, czyli części tylko obszaru Schengen, które są szczególnie dotknięte kryzysem uchodźstwa dzisiaj w Europie i które no, widzą, że żadne z proponowanych rozwiązań nie uzyskuje dzisiaj
większości Unii Europejskiej. Niektóre widzą, że te zewnętrzne granice Unii Europejskiej są dziurawe i że to jest problem, z którym Unia jako całość musi się zmierzyć. Ten pomysł tej Straży Granicznej wydaje mi się nie jest pomysłem z Księżyca, natomiast nie jest też pomysłem, który byłby w stanie stanowić jakąś zasadniczą odpowiedź na kryzys uchodźców. Też nie mamy co się łudzić, że jest to rozwiązanie, które spowoduje jakąś zasadniczą zmianę w napływie migrantów do Europy. No, pewnie nie spowoduje, zważywszy na to, że ta nowa agencja miałaby mieć do dyspozycji co najmniej, słyszymy, co najmniej 1500 osób, 1500 funkcjonariuszy Straży Granicznej i Przybrzeżnej, ale to jest jednak bardzo mało, jak na granice zewnętrzne Unii Europejskiej. To prawda, ale przede wszystkim wydaje mi się, problem jest ważniejszy, to znaczy wiara w to, że możemy w jakiś bardzo skuteczny sposób strzec zewnętrznych granic Unii Europejskiej i blokować je przed napływem migrantów jest nieuzasadniona. Oczywiście możemy, powinniśmy również zwiększać kontrolę. Powinniśmy sprawić, żeby ten przepływ osób był dużo bardziej kontrolowany niż jest to w tej chwili. Ale no, mamy do czynienia z bardzo różnymi granicami w Europie. Są bardzo długie granice morskie, jest prawo morza, które powoduje, że migrantów, którzy znajdują się już na wodach terytorialnych krajów członkowskich, po prostu trzeba ratować lub przyjmować. Nie sposób ich odsunąć z wód terytorialnych, na przykład Grecji, na wody terytorialne Turcji. I to są problemy, których nie da się rozwiązać za pomocą wzmocnionej Straży Granicznej. Więc ta propozycja jest moim zdaniem ważna i nie można jej skreślać od razu, mimo pewnych kontrowersyjnych zapisów, które zawiera, ale ona musi być, jeżeli będzie zrealizowana, musi być elementem dużo szerszej strategii Unii Europejskiej, obejmującej dużo więcej elementów, między innymi efektywne, wzmocnione niż do tej pory porozumienie z Turcją w sprawie zarządzania kryzysem migracyjnym. Z całą pewnością również jakiś element systemu relokacji w Europie, relokacji uchodźców, który powinien być ostatnim być może elementem tego systemu, ale też takim, którego nie należy wykluczać i który może się okazać konieczny. A co właściwie w tej propozycji jest takiego kontrowersyjnego, jak pan mówi, że ona zawiera kontrowersyjne zapisy? No ten kontrowersyjny zapis, który przez kilka krajów szczególnie jest podnoszony, to ten, że przedstawicieli tych agentów tej Straży Granicznej Europejskiej można by wysyłać do strzeżenia granicy poszczególnych krajów członkowskich również wbrew ich woli. To znaczy w momencie, kiedy Komisja Europejska czy ta Straż Graniczna widzi, że dane państwo nie radzi sobie z kontrolą przepływu osób przez ich granicę stanowiącą granicę zewnętrzną Unii Europejskiej, to zwłaszcza dotyczy na przykład Grecji dzisiaj, no to można wysłać tam przedstawicieli tej Straży Granicznej nawet w sytuacji, kiedy rząd grecki sobie tego nie życzy. To jest dzisiaj sytuacja, w której Unia Europejska proponuje wsparcie Grekom w tej sprawie, ale Grecja również ze względu na dumę narodową, na suwerenność państwa nie chce się na to zgodzić. I część krajów, które uważają, że właśnie dziurawe granice są przyczyną tak dużego napływu migrantów, uważa, że taka postawa jest nie do zaakceptowania, że to nie jest tylko interes Grecji, tylko również całej Unii Europejskiej w tym, żeby ten przepływ migrantów był pod kontrolą. Oni to podkreślają, która stawia pytanie o suwerenność w Ameryce, to nie mówią seniora, nie seniora, tylko ale z drugiej strony też ma 105 lat, to praktyczne wykonanie takiej operacji. Matka ma 105 lat, to na wrotkach. Hurra, kolejny rzecz jest wykładnie, wszyscy się cieszą, cała ulica. Nie wiem, zrzucanie jest helikoptera agentów Straży Granicznej. Tak jak mówią, nie krytykuj, nie oceniaj, a mów od siebie. To jest wszystko odwrotnie. Bez porozumienia ze służbami. I ta większa część kraju członkowskiego powinna pójść, a to na gruzińską część, a to do jakiegoś szpitala, który spowodował, że te dyskusje zostały
odroczony, chociaż nie jest to kraj, który się sprzeciwiają w ogóle idei europejskiej. Nie oceniaj, ale od siebie nie bądź pod wpływem grupy. Komisja Europejska podkreślała, że te rozwiązania, o którym pan mówi, czyli to wysyłanie bez zgody państwa agentów straży granicznej na dany odcinek granic zewnętrznej Unii Europejskiej byłoby rozwiązaniem ostatecznym. Tak, oczywiście, w tym sensie pomysł kontrowersyjny, ale którego nie można absolutnie skreślać, ponieważ to rzeczywiście miałoby być poprzedzone konsultacjami i rekomendacjami ze strony Straży Granicznej Komisji Europejskiej, jak dany kraj powinien, jakie działania powinien podejmować na swojej granicy. To jest rzeczywiście absolutnie, byłby to krok ostateczny, ale niemniej stawiający ważne pytania i prawne, i polityczne. Podczas tego szczytu rozmawiano także o programie relokacji. Tutaj ciekawa historia, bo poza Grecją i Włochami, czyli tymi krajami, które już są objęte tym programem relokacji uchodźców, relokacji osób przebywających azylów w Unii Europejskiej, zgłosiła się także Szwecja, w której liczba osób składających wniosek o azyl dramatycznie wzrosła i Komisja Europejska na razie jedyne, co może zaproponować, to zwolnić Szwecję z obowiązku przyjmowania tych migrantów, którzy są objęci programem relokacji z Grecji i z Włoch, ale nie wiadomo, czy Szwecja też do tego programu zostanie włączona. Tak, to jest też oczywiście ważny punkt, ponieważ ta decyzja z września dotycząca właśnie relokacji migrantów czy uchodźców z Grecji i Włoch do innych krajów Unii Europejskiej wynikała z tego, że to te kraje rzeczywiście miały do czynienia z największą falą uchodźców dzisiaj. Że taki mały język, ogromna część, milion, spośród miliona 500 tysięcy uchodźców, którzy znaleźli się w Unii Europejskiej, jest w Niemczech, ale ogromna część inna, podobne kości długa jest w Szwecji. Oczywiście te kraje też mają uzasadniony interes w tym, żeby domagać się jakiejś większej solidarności. Ale ten problem relokacji jest też czymś przesiedlania, też w innym zupełnie wymiarze, mianowicie dyskusje dotyczą się również o przesiedlaniu uchodźców bezpośrednio z Turcji do Unii Europejskiej. To jest zupełnie inny wymiar, ale który jest elementem, który może być elementem porozumienia Unii Europejskiej z Turcji, które i to przesiedlanie bezpośrednie uchodźców z Turcji miało być zachętą dla Turcji, żeby silniej strzegła swoich granic i również przyjmowała z powrotem nielegalnych migrantów, którzy znaleźliby się w Grecji czy na terytorium Unii Europejskiej, którzy przyszliby właśnie z tego kraju do Unii Europejskiej. Więc to jest też bardzo ważny element dyskusji ani pokoju zapewnić, i zagwarantować, w coraz większym ani dostatniego, normalnego, standardowego krajów, które są gotowe tych standardów, widzimy w tym projekcie uczestniczyć. Nie ma standardów w Warszawie. I to jest jedna z kolejnych takich pęknięć w Unii Europejskiej, która na tle właśnie kryzysu uchodźców się w Unii rysuje. Nie zabili, właśnie nie dzisiaj podczas tego szczytu rozmowa o przyszłości Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Nie ma być żadnych decyzji w tej sprawie, ale z pewnością te postulaty Davida Camerona, które zostały w niedawnym listach wyrażone, zostaną jakoś podjęte. Z pewnością będziemy do tego tematu jeszcze wracać. Dziękuję bardzo. Piotr Buras, dyrektor Warszawskiego Biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych, był ze mną w studiu. Jest 13:16. Połączenie. Historia muzyki według Radia Złote Przeboje, czyli kartka z kalendarza wydarzeń muzycznych i nie tylko. Od poniedziałku do piątku przed północą w Radiu Tok FM. Reklama. Masz postanowienie noworoczne. Chcesz rzucić palenie. Bardzo dobra decyzja. Dlatego chcę Ci polecić Resmoxan. Tym razem dasz radę. Wystarczy tylko jedno opakowanie, a palić przestajesz już po 4 dniach. Resmoxan i już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1 mg. Obsługi twarde. Przeciwwskazania na drażliwość na którąkolwiek substancję. Nie dla pacjentów z niestabilną głowicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca lub uderzeniu mózgu w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. Netto życzy Państwu pięknego weekendu i poleca świeżego karpia w płatach w cenie 14,99 za kilogram. Tylko w ten weekend, tylko w Netto. Świeży karp za 14,99.
14,99, a więc Carpe Diem, proszę Państwa. Carpe Diem. Netto. Więcej za mniej. Lucyna Drabik, farmaceutka, mówi o swojej pracy. Najczęstsze pytanie, jakie słyszę w mojej aptece, to który magnez jest najlepszy? Wtedy polecam ten, który sama stosuję. Neomag Forte. Bo właśnie Neomag Forte jest w podwójnej dawce. I co bardzo ważne, naturalny związek magnezu zawarty w Neomagu oprócz chłanialności wykazuje doskonałą bioretencję. To znaczy, że finalnie w organizmie zostaje więcej magnezu. Potwierdziły to badania. Suplement diety Neomag Forte to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. Zdrowital w prezencie dla mamy, bo bardzo ją kochamy. Zdrowital w prezencie dla dziadka, bo ma już swoje latka. Zdrowital w prezencie dla teściowej od przyszłej synowej. Tonik wzmacniający Zdrowital to idealny prezent dla wszystkich osób po 45 roku życia. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żelczenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital dostępny w aptekach i w drogeriach Superfarm. Dziubek do selfie? Mnie to nie dotyczy. Moje usta są suche, zwierzchnięte i okrutnie szczypią. Wypróbuj Regenerum regeneracyjne serum do ust. Olej z rokitnika regeneruje zwierzchnięte i popękane usta. Ekstrakt z mango i awokado uelastycznia, a masło shea intensywnie nawilża i odżywia. Regenerum przynosi natychmiastową ulgę i długo pozostaje na ustach, chroniąc je przed czynnikami zewnętrznymi. Dzięki Regenerum moje usta są miękkie, elastyczne i jednocześnie gładkie. A dodatkowo serum zapewnia im ochronę przy każdej pogodzie. Regenerum. Pełna regeneracja. Świeży karp w płatach w cenie 14,99 za kilogram tylko w Weekend w Netto. Kiedy na hemoroidy dostałam tabletki Proctohemolan Control, byłam zdziwiona. Tabletki na hemoroidy? Tak, bo musiałam wzmacniać żywot wewnątrz, by hemoroidy nie nawracały. Tabletki doustne Proctohemolan Control wzmacniają naczynia żylne oraz zwalczają stany zapalne. Proctohemolan Control, tabletki diosmina, leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Przeciwwskazania na wrażliwości na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki wyłączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Centrum Mody na Darzyn mamy już święta i dla każdego mnóstwo prezentów. To byłaby nie do pomyślenia, żeby mówili o postępowaniu prokuratorki, no bo świadkowie się nie sądzą. O tym, czy rozwinie się przeziębienie lub grypa, decyduje pierwsze 48 godzin od zainfekowania wirusem. Jeśli zastosujesz w tym czasie Neozinę, powstrzymasz wirusy i nie dopuścisz do choroby. Neozinę. Zwalcz wirusy. Pokonaj infekcję. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Tabletki 500 mg Inozyny w nawracających infekcjach górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dynamo czanowa, hiperurykemia. Aflofarm. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. 13.20, Filip Kakusz, zapraszam. Sojusz Północnoatlantycki nie komentuje wydarzeń w siedzibie Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO w Warszawie. Służby prasowe Sojuszu twierdzą, że to sprawa dla polskich władz, bo Centrum, choć współpracuje z NATO, nie jest jego organem. Współpracownicy ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza o 1.30 w nocy weszli w asyście żandarmerii wojskowej do Centrum, używając dorobionego klucza. Chcieli zająć pomieszczenia ośrodka, ale im się to nie udało. Resort obrony tłumaczy, że chciał po prostu wprowadzić nowego PO dyrektora Centrum pułkownika Roberta Bale, bo poprzedni pułkownik Krzysztof Dusza został odwołany kilka dni wcześniej. Policja w Tychach szuka świadków wieczornego tragicznego wypadku na ulicy Towarowej. Dwoje małych dzieci zginęło na oznakowanym przejściu dla pieszych. Wiadomo, że sprawcą zdarzenia jest 64-latek z Mikołowa. W chwili wypadku był trzeźwy. Niejasne są jednak niektóre okoliczności, dlatego policja apeluje do wszystkich, którzy mogli widzieć incydent wczoraj około 19, by zgłosili się na komendę. Słuchasz informacji TOK FM. Księża na Pomorzu Zachodnim będą z ambony zachęcać wiernych do noszenia kamizelek odblaskowych po zmroku. Wspólna inicjatywa policji i kurii to odpowiedź na wyjątkową duże liczbę pieszych, którzy giną na drogach, przyznaje kanclerz kurii ksiądz Sławomir Zyka. To dbanie o własne życie i własne zdrowie, które jest nam dane jako dar od Pana Boga. Przykazanie nie zabija i obowiązuje również w stosunku do samego siebie. Po zagłoszeniu z ambony proboszczowie organizują także spotkania z policją. W tę niedzielę Hiszpanie wybiorą nowy parlament. Na kilkadziesiąt godzin przed głosowaniem nic nie jest przesądzone. Głosowanie budzi wielkie emocje, może też oznaczać koniec dominacji dwóch partii. Po kryzysie wyborcy odwracają się od nich, dając kredyt zaufania nowym ugrupowaniom. W Hiszpanii zabronione jest publikowanie sondaży w ostatnich 5 dniach przed wyborami.